Szkoła podstawowa nr 7 w Mławie zyska kompleks boisk i nowe obiekty sportowe. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki dotacji, jaką miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja od wielu lat wyczekiwana jest przez kadrę pedagogiczną, ale przede wszystkim przez uczniów placówki. Już od dłuższego czasu rzeczywiście czekamy na pewne inwestycje. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło wesprzeć mławski samorząd i przeznaczyć kwotę 4 700 tysięcy na modernizację infrastruktury sportowej. Konkretnie chodzi o stadion miejski, infrastrukturę sportową przy szkole podstawowej nr 7 w Mławie. Infrastruktura wokół szkoły podstawowej nr 7 powstała na początku lat 90. Od tamtej pory przechodziła tylko niezbędne naprawy. W przyszłym roku sportowa baza placówki zyska nowy kształt. W ramach tych działań przy szkole powstanie boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne, stanowisko do rzutu kulą, bieżnia lekkoatletyczna i stanowisko do skoków dal, jak też siłownia plenerowa. Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji. Oferty można składać do 12 marca. Prace mają być zakończone w październiku przyszłego roku.